Dzisiaj na targach innowacji prezentujemy opracowany wspólnie z firmą Żeltech zestaw narzędzi do wytłaczania profili z tworzyw sztucznych o zwiększonej trwałości. Innowacja polega na zastosowaniu powłok ochronnych, które w znaczący sposób wydłużają żywotność pracy elementów, jak również, co ważne z perspektywy przedsiębiorców, pozwalają na zwiększenie efektywności produkcji około 40%. Rozwiązanie to jest spowodowane tym, że powłoki posiadają niższy współczynnik tarcia oraz zwiększają samą twardość powierzchni. Aktualnie wynalazek czy rozwiązanie technologiczne, które przedstawiamy dzisiaj na targach, jest w fazie testów przemysłowych u naszego partnera przemysłowego firmy Żeltech w Żywcu. Prowadzone są aktualnie właśnie procesy technologiczne z wykorzystaniem tego nowego narzędzia. Jesteśmy w stanie realnie zwiększyć wydajność produkcji przedsiębiorstw. Dla nas to jest bardzo ważny cel, żeby rozwiązywać realne problemy przedsiębiorców, z którymi borykają się na co dzień w codziennej produkcji. Narzędzia te również przedłużają okres międzyserwisowy samego urządzenia. Synergia nauki z biznesem to dzisiaj to słowo bardzo wielokrotnie odmieniane jest przez wiele przypadków dzisiejszego dnia. W moim przypadku dzisiaj występuję w charakterze i twórcy, i jakby dyrektora Centrum Transferu Technologii. Na co dzień pomaga mi to też rozwiązywać te problemy zupełnie z innej perspektywy, szerzej. Widzę tam, gdzie mogą być problemy, od razu znajdujemy je. Oczywiście nie zawsze od razu są te rozwiązania. Te problemy są rozwiązywane. Niemniej jednak widzimy szerzej te aspekty transferu technologii. Zatem ogromna współpraca z firmą Żeltech, gdzie możemy prowadzić te badania, gdzie rozwijamy też swoje umiejętności jako naukowcy, no bo czym rzecz byłaby nauka, gdybyśmy nie mogli jej przekuwać do praktyki zawodowej.